jeszcze raz to. Tylko go usłuchamy, bo to jest co, patrzcie, z prawego lewy. Dwa lewy prawy, prawy, nie, właśnie tutaj jeszcze tego nie ma, nie? Dwa lewy prawy, prawy, o to jest ważne. Tak jest, dużego ciosu nie ma, jest po prostu to dużego nie ma. Okej, okay. Więc spokojnie, zatrzyma się po tym lewym tak, bo to będzie duża ucieczka do tyłu, jak go nie złapiemy. A, okej, okay, to właśnie, gdzieś tam albo tam, nie? Ja nie wiem, nie? Okej, okay. Jeszcze raz to samo. Rozmawiamy z Nikodemem Jerzewskim, który szykuje się do swojego pierwszego tegorocznego startu. Co to ma być za walka? To znaczy ile rund i jak poważny będzie to rywal? To znaczy, a propos rund, no to wiadomo, to bardziej jest pytanie do Rafała, ale myślę, że 6-8 no to jest stała stawka, że tak powiem, na dzień dzisiejszy, a co do rywala, no to na pewno będą oni coraz lepsi, no nie będzie już słabszych, tak? No także no, również nie mam żadnego konkretnego nazwiska, czekam, aczkolwiek przygotowujemy się na wszystko, tak? Jakie wnioski wyciągnięte zostały po dwóch twoich ostatnich występach? Dwóch, dobrze kojarzę, to był Dzierżoniów i Radom, dwa ostatnie występy. To nie były twoje najlepsze występy, sam o tym wiesz. Co wpłynęło na to, że nie pokazałeś tam tego, co potrafisz? To znaczy, co wpłynęło na to? Ja się nie zastanawiam, co wpłynęło na to. Po prostu pewne rzeczy zostały poprawione wraz z trenerem. No i przeanalizowaliśmy tam ten materiał krótko i na temat. No, przeciwnicy też do końca nie chcieli się bić. Mi pasuje bijatyka, ja tego nie ukrywam. Ale no mówię, troszeczkę zmieniłem swój styl boksowania. Zmieniłem, że tak powiem, może początkowe nastawienie co do walki. Bo nie tylko atak się liczy tak naprawdę. Trzeba też wciągać zawodników i boksować z nimi przede wszystkim mądrze, a nie wdawać się w bijatykę. Ale mówię, no, tamte walki wyszły jak wyszły. Ja mimo wszystko z każdej walki patrzę przez pryzmat taki, że wyciągam doświadczenie, tak? Także no, spakowałem je w swój plecak i dalej idę w swoją podróż. Jakiś czas temu, dobrych kilka tygodni temu, pojawiły się informacje, że być może będziesz boksował o młodzieżowy tytuł IBF w kategorii junior ciężkiej, chyba na gali w Niemczech. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Dlaczego? Dwie proste sprawy. Przede wszystkim wybrali po prostu łatwiejszą drogę, czyli jakiegoś słabszego zawodnika. I druga sprawa, jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o pieniążki, no co tu dużo ukrywać. Ani w jednej kwestii się nie dogadali, bo im nie pasowało najwidoczniej moja osoba. Co do tego, jak oferta finansowa, którą oni przysłali, no nie była za ciekawa. W końcu to walka o mistrzostwo świata, młodzieżowe czy nie, to walka o mistrzostwo świata. I nie o pasek WC, tylko to już był IBF, także no jest, że tak powiem, jakiś troszeczkę bardziej prestiżowa federacja. Nie doszło do tego, nie doszło. Ja mogę się tylko cieszyć, że jakieś tam zainteresowanie jest coraz większe moją osobą, skoro dostaję propozycję takiej walki. Szkoda, bo nie wiem, jedyna szkoda, nie wiem, czy po prostu się zdążę, że tak powiem, wiekowo załapać jeszcze na taką walkę. Ale to wszystko pokażę na najbliższy czas. Ale generalnie podjęcie rozmów w sprawie tej walki wskazuje na to, że ty jesteś gotowy przyjmować takie oferty i jeździć na wyjazdy. Wiadomo, że to się wiąże z ryzykiem, bo jednak inaczej się boksuje o siebie, inaczej na wyjeździe. To znaczy, szczerze mówiąc, no, możesz być mistrzem na własnym podwórku, ale tak naprawdę liczy się, jak boksujesz na czyimś terenie. Co tu dużo mówić, no, to prędzej czy później przychodzi do każdego zawodnika boksowanie gdzieś na wyjeździe. I to nie jest do końca tak, że się okazuje, kim naprawdę jesteś, ale generalnie walki na wyjeździe wywierają większą presję, większe troszeczkę na pewno nerwy i więcej wymagają, ale no, to generalnie no, ring to jest ring, co to za różnica, w jakim ty jesteś mieście, w jakim jesteś państwie, liczy się tylko przeciwnik naprzeciwko ciebie, tak? Ale czy rozmawiałeś ze swoim promotorem, jak twoja ta najbliższa kariera ma wyglądać? Czy to będzie jeszcze budowanie ciebie na galach w Polsce, czy też korzystanie właśnie z takich zagranicznych ofert? To znaczy ja powiem tak, no generalnie Mariusz Grabowski, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, tworzy te fajne gale tutaj w Polsce, no to po co mam gdzieś jeździć? Ale wiadomo, że jeżeli przychodzi oferta walki o mistrzowski pas, no to są, że tak powiem, od razu spekulacje na ten temat, od razu są rozmowy, bo takich walk się nie odpuszcza, tak? Wyszło jak wyszło z tą walką, no ja już to wziąłem w niepamięć, że tak powiem, i pracuję dalej, no. Długa przerwa dosyć od twojej ostatniej walki będzie, bo jeśli wystąpisz w maju, to o pół roku.
Jakie są generalnie plany na te najbliższe miesiące? Ile w tym roku masz stoczyć występów? Ciężkie pytanie to jest. No ja myślę, że co najmniej 3 walki będą. A druga sprawa jest taka, że wiadomo, no na początku ta kariera jest, że tak powiem, rozgrywana. Walk jest dużo, szybko gdzieś tam jest robiony rekord, co nie do końca ja też uważam, że jest dobre. A później to gdzieś tam się stopuje. Przeciwnicy są coraz lepsi, walki są rzadziej, ale masz więcej po prostu czasu i wszystkiego, żeby się przygotować, tak? No co tu dużo mówić, no, 3-4 walki w roku to i tak nie jest tak mało. A dlaczego ta przerwa? No sam do końca nie wiem. No, była ta gala ostatnio organizowana Tymexu. Po prostu pan Mariusz zadecydował, że ja boksuję w maju i nie ma żadnej dyskusji. Jeżeli on tak uważa, no to ja się cieszę, że jest mi podany konkretny termin i przygotowujemy się wraz z Rafałem, a więcej czasu na przygotowanie może tylko lepiej na mnie wpłynąć.